Pan Tchórzewski, jaką trzeba mieć tupet, żeby pan, który odpowiada za cały proces Ostrołęki, straty Skarbu Państwa idące w miliardy, pan ma czelność tu wychodzić i mówić, że mi pan odbierze immunitet za co? Przez 4-5 lat trzymacie moje telefony, moich współpracowników, macie dostęp do wszystkiego. Macie dostęp do wszystkiego. I co mi postawicie? Jaki mi zarzut jesteście w stanie postawić? Że wam się moje słowo nie podoba? Że wam się moje zachowanie w Sejmie nie podoba? A kiedy pan będzie miał zarzuty, panie Tchórzewski? Kiedy się zamienimy rolami i nie pan będzie mi formułował zarzuty, tylko ja będę pytał pana o Ostrołękę? Przecież to wszyscy widzieliśmy, jak pana kolega z tej ławy miał mieć zarzuty, bo wyszedł z PiSu. Jak się okazało, że wróci do PiSu, to się okazało, że wyszedł prezes i powiedział, że on jest uczciwy. Bo on jest uczciwy. Dlaczego? Bo głosuje jak Tchórzewski, jak Dolata, jak Ziobro, jak Kaczyński.